numer 422 referuje pan Krzysztof Jakubowski. Co mi historii dotyczy opinii o stronie zabudowy inwestycji przy ulicy Podłączy w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opinuje się negatywnie wniosek o ustalenie warunków zabudowy na inwestycji z proponowaną dużego zakresu mieszkaniowej i rodziny typu wila miejska, wyjazdem przez działki 663 i 664 przez 15 i 11 przez 1 od 10 podróży, zdarzeniu podziemnymi miejscami postojowymi układy komunikacji wewnętrznej na działkach, no jest i tutaj to wymiany, może ja już czytał, przy ulicy Podłącze w Krakowie. Uzasadnienie. Proponowana inwestycja złożona z 5 czy kondygnacyjnych budynków łącznie około 20 mieszkań zlokalizowana ma być na stosunkowo niewielkiej działce, a zatem przy maksymalnej intensywności wpływ obowiązującym w tym rejonie wskaźnikowej. Nie ulega wątpliwości, że ponownie to negatywnie na strukturę mieszkową w rejonie Podłącze, gdzie zdecydowanie dominuje zawodowa jedna rodzina. Ponadto układ drogowy tego rejonu nie jest przystosowany do przyjęcia zwiększonego się rzeczy ruchu samochodowego. Tutaj macie pytania, pani? Proszę, Julia. Ja powiem jasnie, że tam określenie willa miejska można by wystąpić bloczek miejski. Tak, tak. No może bloczysko to trochę za dużo powiedziane, ale faktycznie to byłby bloczek miejski. Ale, ja bloczek. I absolutnie się chyba faktycznie nijak do okolicznej zabudowy, także super decyzja. Ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem za dwóch bardzo.